Siemaneczko, witajcie w kolejnym poradniku Gimpa. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak można zmienić sobie kolor oczu, kolor tęczówek. Zabierajmy się do pracy. Na początku oczywiście musicie zaploadować sobie zdjęcie z Waszą osobą, z twarzą, postacią do Gimpa. Następnie tutaj z menu warstwy wybieracie sobie nową warstwę. Ten przycisk z białą kartą tutaj na dole po lewej. Nazwa warstwy wybieracie jakąkolwiek, wpisujecie co chcecie. Można na przykład nazwać ją oczy. Jeżeli będziecie dalej pracować, ważne, żebyście mieli właśnie pogrupowane te warstwy, to potem ułatwi Wam pracę. Szerokość i wysokość powinna być już taka sama jak warstwa pierwotna, warstwa, nad którą będziecie pracować. Jeżeli jest inna, tutaj u góry możecie sobie właśnie sprawdzić 1600 na 1200 aktualnie mamy. Zgadza się, także lecimy dalej. Typ wypełnienia warstwy. Bardzo ważne, żeby była to właśnie warstwa przezroczysta. Jeżeli to wszystko macie już ustawiane, klikacie sobie OK. Teraz pamiętajcie, żeby właśnie zaznaczona była ta wasza nowa warstwa. Następnie na klawiaturze naciskacie sobie plusa, przybliżamy sobie oczy, tak żeby było wygodniej nam nad nimi pracować. No powiedzmy mniej więcej tak. Następnie z przybornika wybieramy sobie narzędzie ścieżki. Z narzędziem, mam nadzieję, jesteście już zaznajomieni. Było już w poprzednim filmie. Teraz zaznaczamy sobie jedną z naszych tęczówek na początek. Tak, żeby było jak najdokładniej, możecie sobie jeszcze bardziej przybliżyć. Całą dookoła. Ważne właśnie, żeby było dość zaokrąglone było to oko, ale jeżeli coś Wam nie wyjdzie, potem będziemy to jeszcze dodatkowo poprawiać, usuwać wszelkie nierówności, ale starajcie się, żeby było to w miarę dobrze zrobione. Czym lepiej to zrobicie, tym lepiej ta praca na koniec będzie wyglądać. Po objechaniu z całego oka tutaj dookoła, z przybornika tutaj na dole będzie mieć opcję narzędzia. Klikacie sobie zaznaczenie na ścieżki, ze ścieżki. Następnie wybieramy tutaj opcję wypełnienie. I wybieracie jakikolwiek kolor, to nie jest na razie ważne jaki będzie to kolor. Może to być na przykład kolor czarny, który tutaj mam już domyślnie ustawiony. Zaznaczacie sobie, wypełniacie to miejsce zaznaczenia. No nie wygląda to zbyt specjalnie, ale spokojnie, zaraz będziemy to poprawiać. Teraz tutaj z menu zaznaczenie brak i przechodzicie do waszego drugiego oka, z którym robicie analogicznie dokładnie to samo. Jak widzicie, oboje oczu jest już czarnych, no niezbyt specjalnie to wygląda. No i teraz właśnie tutaj możecie sobie odznaczyć za pomocą tego oka, wtedy zniknie Wam ta warstwa wklejona z tą osobą, właśnie z tymi oczami. No i zobaczycie dwa takie czarne punkty, które namalowaliście, które wypełniły Wam się według tego zaznaczenia. Teraz wybieracie sobie kolor domyślny, który będziecie chcieli osiągnąć dla tych oczu. No powiedzmy, niech będzie to jakiś kolor zielonkawy. Ładnie taki transparentny, żebyście dobrze wszystko widzieli. Powiedzmy coś takiego. Naciskacie sobie OK. Następnie wypełnienie. Te dwie czarne kropki wypełniacie sobie tym kolorem, który Wam pasuje. No niezbyt ładnie to wygląda, prawda? No tak byście tego nie oddali. Dlatego teraz tutaj właśnie z warstwy tryb rozwijacie sobie menu i wybieracie opcję pokrywanie. Jak widzicie, całość już dość ładnie wygląda, no ale nie jest jeszcze idealna. Teraz wybieracie sobie gumkę z przybornika. Następnie patrzycie tutaj warstwy, tak żeby zaznaczona była właśnie warstwa z oczami. I tutaj, gdzie mamy ten czarny punkcik, oczy dokładnie, którymi patrzycie sobie, tak? Musimy zamalować, zgumować ten zielony, tak żeby Wam nie pokrywał tego, ponieważ nieładnie to wygląda. No mniej więcej coś takiego. Myślę, że dość ładnie to wygląda. Możecie oczywiście odznaczyć sobie tą opcję, tak żeby pokryć to tak, jak powinno być. Myślę, że teraz jest już dobrze. No i następnie za pomocą tej z przybornika opcji rozmywanie poprawiacie sobie tutaj wasze ostre rogi, tak żeby ładnie to wyglądało. Dookoła, tak żeby ładnie się to pokryło. W środku również, ponieważ gumka również zostawiła takie rogi.
No i zobaczmy sobie efekt końcowy z daleka. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda. No, kolor już tutaj już sprawą gustu. Można było wybrać jakikolwiek inny, ale myślę, że praca jest naprawdę dość dobrze wykonana. Nawet po przybliżeniu, jeżeli ktoś dobrze tutaj się przypatrzy, jest trudno zobaczyć, jak było to obrabiane. Oczywiście ty przy zielonym, no wiadomo, takie oczy nie występują, ale jeżeli byłby to kolor jakiś bardziej zbliżony, na przykład zmiana z koloru niebieskiego na brązowy, myślę, że zmiana byłaby niezauważalna. To tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam was na kolejne.